Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Minecraft i jedziemy dalej z kolejnym odcinkiem. Oczywiście muzyczka w tle, mówiliście, żebym dał ją troszeczkę głośniej, więc proszę bardzo, leciuteńko jest, o tam o 1% głośniej, ponieważ tak jak sobie słuchałem na słuchawkach, to głośność jest akurat, czyli leci to sobie w tle, nie przeszkadza za bardzo i jest ogólnie git. Czym się będziemy dzisiaj zajmować? Ludziska, spokojnie. Czytałem wasze najróżniejsze komentarze, jak robić te cholerne tarcze. I każdy tak naprawdę pisał inną formułkę, że tak powiem, jak robić tą tarczę. Tak, zaraz się tutaj będziemy tym wszystkim zajmować i może sobie o czymś porozmawiamy. I ogólnie tak, tarczę, o ile mam na tyle przedmiotów, na ile potrzebuję, bo na pewno potrzebuję drewna i żelaza. Drewno i żelazo mam, z tym problemu nie będzie. Sobie wezmę jedno tego, 3 drewna dokładnie i wełnę. Wełna może być najróżniejszego koloru, ale muszą być to chyba 3 takie same wełny. Mam jedną białą wełnę i w sumie nic poza tym, więc potrzebuję jeszcze 2. Zrobimy sobie na pewno nożyczki, żebyśmy mogli sobie takie owieczki poucinać, poobdzierać z tej ich wełny. I myślę, że wtedy sobie zrobimy właśnie naszą tarczę. Tak. Czy ja mam włączone wszystko? Dobra, mi się wydaje, że można by wreszcie zablokować ten poziom trudności. Wiem, że może będę tego żałował, ponieważ jak będę coś budował czy coś, no to może być to problematyczne. Trudny wybór, bardzo trudny wybór, ale powiedzmy, że jeszcze nie. Jeszcze nie będę tego zmieniał, dopóki nie będę miał tutaj faktycznie mega epickiej bazy i w ogóle. Tak, na pewno również potrzebuję, czekajcie, mamy to, co ja tam jeszcze chciałem. Na pewno potrzebuję książek. Mam tutaj sugar canesy, tego nie potrzebuję. Wodę w sumie mam, to moglibyśmy to zrobić w ten sposób, czekajcie. Mamy 2 wiaderka akurat w sumie. Czekajcie, niech ja pomyślę, co ja chciałem. Coś ja chciałem z tego, tylko nie wiem co. Dobra, wezmę sobie troszkę więcej kotletów. Tak. Ogólnie ten odcinek i prawdopodobnie następny nagram jeden po drugim, więc jeżeli tam nie będę wspominał za bardzo o komentarzach pod tego odcinka, to się tam nie przejmujcie, ponieważ no ostatnimi czasy mam różnie dostępny czas, więc postanowiłem, że jak już przysiądę, to nagram co najmniej ze 2 odcinki. Oczywiście takie konkretniejsze, nie jakieś tam, wiecie, takie króciutkie, tylko takie no spoko, takie akurat. Okej, musimy znaleźć na pewno zaraz owieczki, ale najpierw zrobimy sobie właśnie taką maluteńką na sam początek plantację właśnie naszego sugar canesa. Czy ja to chcę mieć koło domku? No niby fajna rzecz, bo mogę na szybko to... Dobra, wiecie co, zrobimy to sobie tutaj w takim dziwnym miejscu. Cały czas mówiliście o tej łopacie, żebym sobie zrobił ścieżkę. Czekajcie, o właśnie, prawym można robić ścieżkę. Jestem ciekaw, czy to za jakiś czas na przykład nie obrośnie trawą. Może nie. Zrobimy sobie to na razie w tym miejscu. Wygląda to naprawdę fajnie. Wiem, że można to wykopać na pewno. Czy tego nie, to ze silk touchem to można wykopać, czy... Czemu nie wybudować? No. Okej, czyli to musi być teraz trawa, żeby była ścieżka, ale jestem ciekaw, jak to dokładnie działa w sumie, bo jeżeli jeszcze... Wiem, że można to wykopać, bo już ktoś to pokazywał, tylko nie wiem, czy tu wtedy nie trzeba mieć silk toucha na łopacie. No na razie widzę, że tutaj się nasza trawa nie chce pojawić, to sobie to później poprawimy. No ale ścieżka wygląda całkiem spoko, faktycznie. No jednak jakiś to urok swój ma, nie powiem. Wreszcie jakaś taka, przynajmniej ścieżka i zupełnie inny troszeczkę. Chociaż nie, ten sam dźwięk jest. Dobra, to zróbmy sobie w końcu właśnie tutaj, takie zrobimy sobie źródełko wody nieskończone. Mam nadzieję, że to się akurat nie zmieniło w Minecrafcie, bo bym był smutny. Czyli 2 wiaderka i bierzemy wodę. No dobrze, na szczęście się nie zmieniło. I zrobimy sobie gdzieś tutaj właśnie naszą plantację, może w taki... W sumie nawet przy tym źródełku tak naprawdę można było dookoła pierdutnąć. O, tak. I tak nie mam na tyle. A tu, żeby to wszystko ładnie rosło, to właśnie również można postawić pochodnie, żeby więcej światła, bo nie wiem, czy to coś da. Prawdopodobnie coś da i to sobie będzie wszystko rosnąć. Myślę, że pomysł spoko, nie? Żeby bez kombinacji jakiejś. Czemu to mi teraz nie chce odrosnąć? No, zepsułem trawę i nie chce odrosnąć. No, god damn it. Trochę szkoda, nie?
Trudno. Dobra, odniesiemy sobie nasze wiaderka, bo mi się w sumie nie przydadzą. I tak, 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 elegancko. I teraz czekajcie, jedziemy. Dieta nie potrzebuję, bo po co, że to mam, to mam, to mam, to mam. Jedzenie mam, łopatę w sumie nie wiem po co. No nie wiem po co, więc nie biorę. No i tak, no i mam to. No i starczy w sumie, tak? Miecz diamentowy. Nie ma sensu robić mieczu diamentowego, więc nie będę robił miecza diamentowego, bo ja ten miecz diamentowy. Lecimy z takim ekwipunkiem, jaki mam teraz. To dalej, kuźwa. Ciekawe, czy to w ogóle się odteguje, bo może to musi być połączone cały czas tutaj z trawą, bo może jakaś nowa mechanika jest, kurde, że jak to jest połączone ze ścieżką, to się nie zmieni, bo by się ścieżka zmieni. Nie wiem, rozkminy mam jakieś dziwne w głowie. Tak czy siak mam nadzieję, że jakąś owieczkę gdzieś tutaj coś znajdziemy, bo chciałbym wam wreszcie pokazać, jak się robi te tarcze, chociaż większość z was prawdopodobnie to wie, bo dużo osób jednak tam pisało i chyba kilka osób pisało poprawnie, jak mam zrobić tą tarczę. Ale teraz dokładnie niku nie pamiętam, więc nie będę próbował wymieniać, bo będzie, kurde, przekręciłeś mój nick, piczko. A nie chciałbym takich sytuacji. Dobra, wszędzie świnie, to widzę. Krowy, o, krowy akurat jak najbardziej, bo skóry mi się przydadzą. Ale mięso, no dobra, mięso też, ale skóry troszkę bardziej, bo ja książek będę potrzebował. O, dzięki, jedna skóra, zawsze coś. I teraz tak, gdzie są... Gdzie są kuźwa te łowce? Gdzie są te owce? Nie wiem, gdzieś lecę sobie po tych górach. Sialalala, kur... O, czekajcie, tam coś mamy? Czy mi się wydawało? Nie, to mi się wydawało, to tylko śnieg. Śnieg mnie zdradził, kurde, myślałem, że to owca. O, dynie mamy, możemy sobie dynie zebrać, czemu by nie? Zrobimy sobie, kurde, z tego... W sumie nic nie zrobimy. Nie, czekajcie, ciasto z dyni można zrobić, tylko nie pamiętam jak teraz, nieważne. Może dynie się dawało do pieca, albo jakoś inaczej. Wiecie, że nie pamiętam? Nie pamiętam. Ciasto z dyni robimy chyba raz, może dwa razy, że tak powiem, w życiu, jak grałem w Minecrafta, więc no, nie pamiętam receptury, na pewno. Ale może sobie przypomnę. Mi się wydaje, że wystarczy dać do pieca, aczkolwiek mogę się mylić. I to jest bardzo prawdopodobne. Gdzie ja w ogóle idę? Bardzo dziwne te góry, tutaj takie puste tereny, nie wiadomo o co z tym chodzi. Bardzo dużo świn. No patrz, no jedna wielka kuźwa świniarnia. Tam mam chyba owce. Ewidentnie tam jest owca. Okej. Okay. Au. Nieźle, nieźle. Tam jest owca. O, proszę bardzo, mam owieczki, to elegancko. Tak, sorry, że tak zerkam tutaj, ale cały czas się jeszcze przyzwyczajam do... takiego, wiecie, sposobu nagrywania troszeczkę innego, nieważne. Tak czy siak obetniemy was sobie elegancko. W sumie szary nie potrzebuję, więc wal się. O, już je, już! Proszę bardzo, ja się jeszcze raz wezmę, nie ma problemu. Dobra, czyli mamy to, co potrzebowałem w sumie, więc moglibyśmy wracać. Ale! Ja tu mam kuciaki! A kuciaki mają jajka i kuciaki mają kuciaki. Więc to jest też dla mnie bardzo pomocne. I mamy więcej owieczek, bardzo ładnie. Kuczaki lubię, owieczki sobie poobcinam, bo jeżeli... bo można robić różne kolory tych zbroi, to taki... Co tu się dzieje w ogóle? Dziury, 20 dziur na każdej ścianie, nie wiadomo o co chodzi. Można robić różny kolor tarczy, to jest bardzo fajna rzecz, bo można na przykład pokolorować właśnie sobie na taki kolorek właśnie czerwony, czy jak jest ten czerwony kwiatuszek, zrobić sobie barwnik i... walnąć po prostu sobie na przykład czerwoną tarczę, bo czerwona tarcza jest myślę fajniejsza niż taka biała tarcza, albo jeszcze jakąś kuźwa, nie wiem, ciemną, zieloną, jakąś tam inną, więc myślę, że to jest bardzo fajna opcja. O ile to się wszystko zgadza, no chociaż goście pokazywał to niedawno, w ogóle teraz nowy snapshot, jest teraz snapshot 15W43B, nie pamiętam, który był w ostatnim odcinku, na pewno jakiś tam 42, a może już 43, ale nie wiem. Co jakiś czas wychodzą dosyć często te snapchaty chciałem powiedzieć. Ale zbytniej różnicy nie zauważyłem, jeżeli chodzi o jakieś tam zmiany i tak dalej, bo to jest ten snapshot jakiś taki większy wyszedł z tymi nowościami, co będą jakby w Minecrafcie 1.9 i póki co żadnych zmian jakby nie wprowadzają, tak mi się przynajmniej wydaje. Na pewno poprawiają błędy, chociaż tego dobrze tak nie śledzę, to jeżeli wiecie, to możecie napisać oczywiście w komentarzach. Jaka fajna ta... Taka...
nie wiem, takie wgłębienie śmieszne, takie, to całkiem spoko to wygląda, powiem wam szczerze. Dobra, teraz tak, czy ja wrócę do domku, bo robi się ciemno, ja mam zbroję co prawda, mam miecz, ale no mogę nie przeżyć, nie widzę tego, ale to gdzieś tutaj byłem, tak, tędy i to gdzieś tutaj, po tych dziwnych górach. Tam jest lawa. No jakoś tak się tędy szło, no dokładnie, tak. O, tam jest mój obsydian, także czy ja tędy, nie, ja tędy szedłem, tak przez góry doliny, lasy, tędy, bo tak śmiesznie można tutaj po prostu wejść w ten sposób i nie muszę się tam spierdzielać z góry, tak? Mam nadzieję, że ja tak dobrze szedłem, czy ja tak nie szedłem, ale ja tak chyba szedłem. Halo? Nie, tu lawa jest. Jak ja wlazłem tam? Halo? Ej, nie wiem, jak ja tu wlazłem. Jakoś tu naokoło chyba szedłem. Wiecie, że nie pamiętam, no przed momentem tu wlazłem i nie pamiętam. Nie wybuchaj, no jej, musisz mi wszystko rozpieprzać. Nie pamiętam. Kiedyś była taka fajna bardzo taktyka z walki z creeperami, że wystarczyło naprawdę pipnąć, odsunąć się na te, nie wiem, trzy kratki bodajże, czy... O Jezu, nie, za dużo, oj, o kurde, ja będę musiał ten teren chyba nieźle dooświetlać. No jeszcze wiedźmy mi tu brakowało, god damn it. O, strawa jest tutaj, jak miał łopatę, to bym sobie poprawił. Kurde, no się nam namnożyło tego dziadostwa, to ja się może przekimam, co? Że mi to wszystko zniknęło, bo mnie to denerwuje. Gadziny jedne cholerne, palcie się wszyscy. Palcie się! Czemu ty się nie palisz? A bo ona jest jakby w cieniu. Zombie idzie nas przytulić. W ogóle nie... Aha, czekajcie, mi się coś przypomina, że lepiej rosło trzcina na piasku. To można było sprawdzić w fajny sposób, bo niedaleko mam piasek, więc sobie tak tutaj 3-4 powiedzmy zasieję i tam tak samo i myślę, że wtedy można było fajnie sobie sprawdzić. Normalnie polowanie udało mi się jak nie wiem co, ale chociaż mam wełnę, więc spróbujmy, czy w końcu mogę zrobić tą tarczę. Chyba nie. Ja widziałem, że gość robił w ten sposób, ewentualnie dam to w poziomie. Nie. Ja pierdzielę, no jak zrobisz tą pieprzoną tarczę? No ja już nie mam siły, naprawdę. Ja widziałem, no który to był snapshot? Gościu robił ze snapshota, jak skraftować tarczę i pokazywał to w ten sposób. Tu było to i nagle tarcza biała mu się pokazała z dupy, nie? I tak samo robię potem z jakimiś tam czerwonymi innymi. No ja pierdzielę, ty, a jak zabarwię se to, może czerwoną tarczę można? Nie, no nie, kuźwa, nie wiem, patyki mam dać zamiast tego. God fuck damn it. Ale chociaż sprawdzę może, jak się ciasto robi. Czy to się robi w ten sposób, czy to się nie robi w ten sposób. Nie, może węgla nie będę wykorzystywał, ale co? O, pół płytki ze pierdytne, a co? Czy można dać do pieca to? No niby można, ale nie. Jak się robiło ciasto z dyni? Bo ja wiem, że są nasiona dyni i nasiona melonu, ale... Jakoś się robiło to ciasto. Jakoś się robiło. Ja sobie powtarzam różne craftingi, się nie bójcie, nie, to wiecie, to tylko dlatego, że się Minecraft pozmienia. Dobra, poprawimy sobie tutaj naszą ścieżkę, no widzę, że poza tą trawą nic tutaj nie wyrosło, więc ewidentnie ta ścieżka tak raz jest zrobiona, no to trzeba ją wykopać, posadzić, żeby ona jakby znowu była trawą, więc całkiem spoko, ale zrobimy sobie właśnie tutaj jedną rzecz, wezmę sobie te trzy chociażby, a może nawet cztery, bo jak się okaże, tam lepiej rośnie, a może nawet, no nie, dobra, bo będzie większe prawdopodobieństwo, dobra, wezmę tam trzy i zobaczymy. Z jaką... Mi się coś kojarzy, że na piasku to szybciej wszystko rośnie. Chociaż mogę się... Nie, no to chyba się nie mylę. Znając życie, mi zaraz w komentarzach napisze: tak, LJ, na piasku szybciej rośnie. Dawaj na piasku. Zbudujemy nasz dom na piasku. I... Dobra, tak więc ja sobie tutaj przygotuję tak... Wow. Co jest? Łota! Oż ty mendo! Ja nie wiedziałem, że ty tu jesteś. No dziadu jeden, ty. Co to ma być?
Ja myślałem, że jej tu nie ma i nawet nie zauważyłem, nie? My się kurde slow motion nagle mam. O nie, 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 jedz. Jedz, życie mi się odnawia, jedz, panie, jedz! Co za menda jedna, no. Mam poisona i mam slowness, no. Nie dość, że mi kuźwa zatruła, to jeszcze mnie musiała spowolnić. Menda jedna. Dobra, wykopmy sobie jeszcze tutaj. Tak, piaseczek. No nie bij mnie już. Dlaczego mnie bijesz? Dlaczego mnie bijesz? Co ja ci zrobiłem? W ten sposób, dobra. Miejsce mam przygotowane, nie jest źle. Zobaczymy, czy to będzie. Mi się wydaje, że to powinno szybciej tutaj rosnąć. No na pewno by się sprzedało więcej tej trzciny cukrowej. Można by było się gdzieś tutaj wybrać w pobliżu. Chociaż tak, tutaj mam na pewno łyse góry, więc to mi nic nie da. Tutaj mam... Nie pamiętam, co? A to mam coś innego, więc można by było ewidentnie iść po... To. No, no to, co rośnie tu. To. Wiecie, no wiecie. Okej. Okay. Postawiłem się na tym, nieważne. Dobra, czyli tak. Tarczy nie zrobiłem, super. Ciasta nie pamiętam, jak się robi. A nie chcę tak, wiecie, nagle podczas odcinka coś tam sprawdzać i tak dalej, bo nie, ewentualnie sobie sprawdzę zaraz po odcinku i na następnym odcinku pokażę wam wszystko, jak się robi. Jeżeli jest crafting tarczy i faktycznie można skraftować tą tarczę, to wpiszę kuźwa nazwę tego snapshota, tego właśnie, o, który jest tutaj na górze, czyli 15W43B i sprawdzę cholerną tarczę. Dobra, tak czy siak, możemy sobie przejść tutaj. I po co ja tu mam łopatę? Nie wiem, nie mam pojęcia. Można było tutaj to wykopać. Ja jakoś to ostatnio mówiłem, że będzie tutaj zejście, ponieważ tutaj jest przede wszystkim teren. Tutaj dalej chyba chciałem coś zrobić, ale tu jest jeszcze płytko, więc można było ewentualnie jeszcze w dół zejść. Tutaj miał być gdzieś enchanting table, więc można by to było zaraz jakoś ogarnąć, tylko ja sobie po kilo skoczę, bo z łopatą to ja kamienia raczej nie wykopię. Tak mi się przynajmniej wydaje. To nie. Mamy to i mamy w sumie, kurde, żelazny kilof nie opłaca się tak naprawdę, będę tutaj kopał, zrobię sobie po prostu dwa kamienne, myślę, i będzie wtedy git. Zrobimy sobie jeszcze, albo zrobię sobie trzy kamienne, bo mi tak patyku wyjdzie ładnie. Matematyka, kurde. Dobra, robimy sobie patyczki elegancko, pyk i pyk i pyk, dobra. No, dawaj. Trzy kilofy. Więc możemy tutaj wszystko sobie ładnie wykopać. Dobra, jeszcze zrobimy sobie tylko taką po prostu dziureczkę, taką prowizoryczną, jakby to tak nazwać, jakkolwiek to brzmi, taką prowizoryczną dziureczkę, która mi po prostu jakby da więcej może możliwości. Przynajmniej więcej pomysłów będę miał w głowie. Zobaczymy, czekajcie, to będzie tutaj. Tu będzie jakaś sianka i tutaj można było się wkopać, dobrze, w ten sposób, dokładnie, nawet zrobimy to nieco szerzej, ponieważ nie chciałbym, żeby to było takie, wiecie, po prostu ciasne wejście i nic, tylko żeby to jakoś wyglądało, czyli damy sobie tutaj pochodnie, wykopiemy sobie tutaj ten jeszcze jeden poziom i teraz tak, zaraz zrobimy sobie to w taki sposób, jaki to prawdopodobnie już będzie w przyszłości. I to sobie zrobimy tutaj, a naprzeciwko na przykład zwalniemy sobie, kurde, kowadło, a co? I teraz tak, jeszcze na pewno jeden poziom potrzebuję wykopać i tak naprawdę jeszcze jeden będę potrzebował wykopać na same książki, bo ja teraz kopię tak naprawdę tą przestrzeń, którą potrzebuję, ale ja na pewno potrzebuję wykopać jeszcze to, żeby było odpowiednio dużo miejsca na książki. Wtedy, myślę, będzie git, o, w ten sposób i tutaj, czekajcie, tu... Postawimy coś jak enchanting table, czyli coś tutaj, tak, czekajcie, myśl, no tak, tu książki, to tu jeszcze muszę wykopać, dobra, to, okej, okay, ogarniam, mówię, jak mamy punkt odniesienia, jest o wiele łatwiej tak naprawdę to wszystko wykopać, bo gdybym tego nie miał, no to bym miał troszeczkę problem, ale zrobimy sobie to tak, i wtedy, jak tu postawię enchanting table, będzie, no elegancko, ja już wiem, o co chodzi, proszę bardzo, o, teraz mamy elegancko zrobione miejsce, sobie nawet tutaj walnę pochodnie, żebym wiedział, że tu jest enchanting table, i teraz przez to, że tu będzie tak, to będzie szerokie normalnie wejście, nie będę tutaj nic kombinował, i wystarczy tak naprawdę chyba raz, dwa, znaczy 9 i chyba tutaj po 2
Dobrze liczę. Gdzieś ty kiedyś tak pamiętasz, że nie potrzeba takich całych trzech pięter, nawet całych dwóch pięter, tylko wystarczy tutaj jeden cały, znaczy takie ło pojedyncze i tutaj chociażby tak, żeby ładnie wyglądało po rogach na przykład, czyli jeszcze plus 6 sztuk, czyli 15 w tym momencie potrzebuję sztuk bookshelfów, o ile dobrze liczę, a podejrzewam, że pewnie liczę źle, no nieistotne, dobra. Zróbmy sobie mniej więcej podobne wgłębienie tutaj. O kurde, tu będzie problem, ponieważ tutaj już mamy wyjście na dwór. Okej. Ha. Dobra, jakby to zrobić? Tutaj będzie to, tutaj będzie to, tutaj będzie to. Znaczy ja to i tak wykopię w sumie, żeby to tak jakoś wyglądało. Wiecie, dzisiaj taki odcinek też bardziej troszkę zbudowania, a w następnym odcinku zobaczymy, może właśnie pójdziemy sobie po tę trzcinę i będzie super zarąbista przygoda. Czekajcie, tutaj, tutaj, tu by było kowadło wtedy, tak? A tu by było co? Nie, troszkę dalej trzeba. Ja musi być symetrycznie, albo nie, walić symetrię, kuźwa, nie będzie symetrycznie, bo będzie brzydko. Znaczy będzie brzydko, jeżeli tam się wykopie, czyli po prostu tutaj będzie, o, tu będzie kowadło, tak. Będzie crafting, tu będzie, crafting, enchanting, tu będzie kowadło, a tutaj będzie dalej kurytarz. To jest dobry pomysł, ludzie, to jest bardzo dobry pomysł, myślę, że jest wręcz idealny. Myślę, że jak ktoś się ze mną nie zgadza, to ma problem. O, w ten sposób, i teraz jak sobie tutaj zejdę, no wiecie, to wszystko jest, jeszcze wygląda jak gówno, ale myślę, że będzie ładnie, jak wiecie, tu wszystko się ładnie ozdobi, tu się wkopiemy, tu będzie enchanting table, nawet myślałem, że można by go zrobić tak poziom niżej, żeby to tak ładnie wyglądało, więc wtedy chyba, dobra, no już, nie krzyczeć. Okej, zrobimy tak, że to będzie poziom niżej, bo będzie ładniej. Moim zdaniem to będzie ładniejsze. Trudno. Tak. O, przy okazji mamy węgiel. Super. Postawimy sobie tutaj jakby kowadło. A tutaj będą półpłytki. Więc to w sumie też muszę wykopać. O. Tu będą półpłytki i sobie będziemy schodzić jakby do tego. Myślę, że całkiem spoko. I tutaj również będą półpłytki. Dokładnie, tak? I chyba wreszcie osiągnąłem to, co chciałem osiągnąć, tak. Czyli teraz jeszcze trzeba tutaj wszystko skopać, żeby to nie było tak w powietrzu, bo będzie gównianie wyglądało, więc trzeba to ładnie wszystko tutaj wykopać. I wtedy chyba osiągnę swój cel, tak? Czyli to co miałem w głowie, skończył mi się kilof, to co miałem w głowie po prostu będzie tutaj na górze, tak. O, czyli tutaj będzie, o, enchanting table. Dokładnie tak. I teraz o wiele to ładniej wygląda moim zdaniem. I sobie tak mogę, żeście asy skraftuję, też zenchantuję coś, tutaj sobie coś też skraftuję, zenchantuję. Nieważne. Dobra. Czyli byśmy mieli to w ten sposób. Tam muszę się zastanowić jeszcze, jak to zrobić. Może będzie tak, że sobie między odcinkami gdzieś tam którymiś powykopuję sobie chociaż takie przestrzenie, żebym mniej więcej wiedział, o co chodzi. Zaplanował sobie po prostu całość tutaj. I wtedy się z wami po prostu zobaczę w odcinku, powiem wam, to będzie tu, tu będzie tu, tu będzie tu, a teraz budujemy, nie? Myślę, że to będzie bardzo fajny sposób, żeby to wszystko ogarnąć. I co ja chciałem zrobić? Coś chciałem zrobić, ale nie pamiętam. Schodów na razie nie chcę robić. Ogólnie pisaliście, żebym gdzieś tam za tym portalem zrobił w ogóle, nie wiem, jakiś szklany, o ile dobrze pamiętam, szklany korytarz, tam jakąś wielką budowlę, nie wiem, o co chodziło tak naprawdę. Ale możemy zrobić, myślę, jedną rzecz, czyli wkopać się tutaj, tak na chama lekko. O. I tutaj, ujojoj. I tutaj będziemy mieć wyjście na dwór. Takie tylne wyjście jakby przez górę, bo tam mamy nasze wejście do mieszkania, a tu mamy zewnątrz. I tutaj w sumie dalej można coś jeszcze kombinować. Wiem, jakieś zagrody dla zwierząt porobić, coś. Na pewno myślę, że będzie git. A walę sobie tu parę pochodni, żeby mi się to jakiś ciul z faniery spiły. Bardzo ładne to wyjście jest. Bardzo mi się podoba. Bardzo. Jest takie sweet. Dobra. No, tak jakoś tak. Tak, aby było troszkę oświetlone, żeby mi się tutaj czuł chociaż troszeczkę bezpieczniej, nie? I, dobra. To na razie sobie to może tak zamuruję, żeby mi nic tu nie weszło. Ja sobie to jakoś tak, nie wiem, oznaczę może, że tutaj coś ma być, że będą po prostu schody. Będzie wyjście. Elegancko będzie wyjście. Tutaj w głąb dalej będą jakieś rzeczy. Prawdopodobnie tutaj gdzieś będzie magazyn, chociaż jeszcze nie jestem pewien.
Możliwości jest dużo tak naprawdę. Można się wkopać, zrobić masakryczne wejścia i rzeczy i w ogóle. O ja pierdzielę, trzy szkielety mi tu stoją. O, tutaj już coś wyrosło. Jest spoko. Sobie to spróbuję przesadzić, może mnie nie zauważą. Kuźwa, zauważy mnie. Nie! Zamknij się. O, dobra. Gdzie on jest? Gdzieś tam łażą, ciule, dobra. Ja się prześpię i spłoniecie, kurde, nie? Istoty nieczyste. Zaraz zobaczymy sobie, jak tam nasza trzcina na piasku. Oni się będą palić tam. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Pal się. Pal się, No spali się w końcu. No ile ty masz życia w ogóle? Dobra, tamto już się spali. No weź przykład z kolegów. No, jak ostatni musiał zdechnąć. Przynajmniej będę miał kości, strzały, bardzo fajnie. To mi się również przyda. O tak. Dobra. Czyli teraz tak, tutaj wyrosły dwie sztuki. Ja sobie to już na szybko przesadzę, żeby to rosło sobie dalej. Czyli tutaj i tutaj. Dobrze, zjemy sobie kotlecioka. I sprawdźmy, jak tam piasek. Ciekawe, czy będzie więcej, czy może jednak faktycznie nie wyrośnie. Uwaga, chwila prawdy, gdzie to kuźwa było. No nie wyrosło jeszcze. Znaczy to jest kwestia tego, że tam to było zasadzone wcześniej, to później. To też może być to. Ty jesteś idiotą, nie? Wylazł z wody, żeby mnie zabić i sam zginął. No to. Brak słów po prostu, dobra. Kurde, pobawiłbym się z chęcią, tak jak to za starych czasów było, w takie automatyczne zbieraczki, takie automatyczne fabryki tej trzciny, że po prostu w momencie, kiedy one były na takiej jakiejś tam wysokości, to się coś pistony uaktywniały i ścinały, to było bardzo fajne. Ale nie wiem, czy na takich wersjach, jakich są snapshoty, wolałbym się w to nie bawić, bo jeszcze mi się coś po prostu zrypie i będę smutny, że ja tu tyle czasu poświęciłem, a to mi się po prostu zepsuło i no i byłbym smutny, więc wolałbym się takim czymś po prostu nie bawić. Możemy na pewno wykopać to teraz w ten sposób. I jak to zrobić? Ogólnie będę musiał też się tamtym wejściem zająć, no bo to takie... No jest tak zrobione na szybko, ale ogólnie skill w budowaniu, wiecie, troszeczkę spadł. Mimo tego, że miałem pomysłów masę w głowie, to nie byłem w stanie tego wszystkiego tak fajnie przenieść do Minecrafta. No ale myślę, że nie będzie problemu. Zrobimy to sobie w przyszłości. Co mamy w końcu tutaj? Bo ja nawet nie pamiętam. Takie po prostu wyjście na jakąś tam stronę. No spoko. Tam mamy lasek i tyle. Czekajcie, bo tu jest tak, tam są te góry, tam jest to, no to tam w drugą stronę powinno być coś innego w sumie. To by się okazało w sumie, co? Można było się tam przejść, chociaż z tego, co mi się wydaje, tam też będą świnie. Wszędzie świnie. Dobra, będzie trzeba tutaj na pewno jakieś fajne wejście ogarnąć. Tędy. Jakieś tam drewno, marmur, wiecie, te sprawy. Żeby tutaj ładnie można było sobie wychodzić i nie wiem, czy ja tu coś będę w przyszłości jeszcze takiego konkretniejszego robił. Prawdopodobnie wyjdzie na to, że jednak uznam, że to miejsce nie jest takie, jakie chcę, żeby było i się gdzieś przeniosę. Fakt. Przed naszym tutaj domkiem jest super. Można się tutaj w sumie pobawić w różne rzeczy, jakby nie patrzeć. Coś tam w głowie jest, szczególnie, że tutaj można sobie, nie wiem, jakiegoś pixel arta pierdutnąć, jak to kiedyś się robiło. Tak więc możliwości jest dużo, na pewno. I tutaj można się jakoś odgrodzić i zrobić sobie z tego jedną wielką kuźwa parcelę. Można i tak. Ale z drugiej strony, to wiecie, to jest taka pierwsza dziupla i może lepiej, żeby ona nie była taką zarąbiście główną, bo może się okazać, że gdzieś niedaleko, gdzieś tam może być jakiś 100 razy lepszy teren, więc ewentualnie wtedy to by była jaka taka baza, nie wiem, wypadowa czy coś i przeniosłoby się po prostu gdzieś tam na nowe mieszkanko i by było spoko. Teraz to jest jeszcze najlepszy czas, żeby takie coś zrobić, bo nie mamy jeszcze nie wiadomo ilu rzeczy, zaledwie tam półtorej skrzyni, więc to nie jest jakoś strasznie dużo, po drugie nie wszystkie rzeczy tak naprawdę się bierze, więc myślę, że dałoby radę nawet się zabrać na raz. Portal by tu był, tam w sumie nic wielkiego żeśmy nie zrobili, więc jakbyśmy odpowiednio daleko weszli, to nawet moglibyśmy mieć drogę tutaj, a to nie byłby zły pomysł. Walnąć się w portal, przejść, nie pamiętam jak to z kierunkami było, bo to jak się wchodzi do portalu,
To się wychodzi jakby w drugą stronę, i czyli jak ja bym chciał iść w prawo, to musiałbym iść chyba w lewo. Nie wiem, próbuję rozkminić, ale teraz nie pamiętam, bo się kiedyś fajnie podróżowało portalami, sam zresztą czegoś takiego próbowałem. I portal by się walnęło tutaj tak jak jest, przeszłoby się w netherze, kuźwa, nie wiem, z 500 bloków, może więcej, bo tam się, wiecie, w netherze to jest więcej tam bloków niż w rzeczywistości, czy tam na odwrót, no nieważne. I wtedy by się gdzieś się przeteleportowało i zrobiło sobie domek w tamtym miejscu, o ile by się to w dobre miejsce przeteleportowało, bo mogłoby nie być tak, by mogło być. Problem jest na pewno z tym, że trzeba dużo obsydianu i jeżeli portal ukaże nam się w miejscu, gdzie nie chcemy, żeby był ten portal, no to mamy w tym momencie problem, bo musimy na przykład posprzątać to wszystko, bo za każdym razem będziemy się tam przenosić. Dobra, no z czasem to wszystko się będzie rozrastało, ale myślę, że mimo wszystko można było się wybrać, tak, w jakąś wyprawę, tak żeby znaleźć po prostu troszkę więcej tej trzciny. Myślę, że to by było jak najbardziej spoko i wtedy mógłbym sobie wrócić już z odpowiednią ilością trzciny, ogarnąć sobie książki i by było git. Boję się tylko jednej rzeczy, że mam 29 level, pójdę sobie gdzieś na jakąś wycieczkę i zginę i tyle i się skończy, ale myślę, że aż tak źle nie powinno być. Dobra. Więc w następnym odcinku myślę, że pójdziemy sobie jakąś wyprawę. Ja jeszcze sprawdzę odnośnie tych tarcz, dokładnie jak to się robi. Sprawdzę sobie może to ciasto dyniowe, może sobie zrobimy, jeżeli będę w stanie. I ogólnie może się pobawimy jakimiś tam craftingami, jak jakieś nowe doszły. Zobaczymy. Tak czy siak, ja się z wami żegnam. Dzięki wam wszystkim za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobał. Tak, łapki w górę oczywiście. Mile widziane. Możecie dawać oczywiście różne pomysły, jeżeli nie zastosuję ich w następnym odcinku, no to jeszcze w następnym myślę, że się do jakichś tutaj rzeczy dostosuję. Możecie mi napisać, czy chcecie, żebym się na przykład przeniósł stąd, gdzieś tam indziej, bo myślę, że to by był fajny pomysł, przy okazji jakaś tam przygoda, wiecie, wskakujemy tu, lecimy gdzieś tam. Ja ogólnie na początku serii mówiłem, że nie będę się jakoś przywiązywał do jednego miejsca, więc prawdopodobnie wyjdzie na to, że się gdzieś przeniesiemy. Tak więc możecie to również pisać. Do zobaczenia w następnych odcinkach na moim kanale. Trzymajcie się i na razie.